Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w drugim już odcinku z gry, oczywiście Need for Speed. Moi drodzy, ja sobie tutaj w międzyczasie troszeczkę autko zmodyfikowałem, nasze Subaru, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Troszeczkę pojeździłem, troszeczkę pomodyfikowałem inne rzeczy, także jak widzicie, wygląda to na razie tak, jak wygląda. Powiem wam tylko tyle, że możliwość kombinacji naklejek, lakieru i wszystkiego innego jest tak duża, że... No to cóż, zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, dlatego też postanowiłem i tak jak wam mówiłem w pierwszym odcinku, ja tuningować aut na nagraniach nie będę. Będę wam ewentualnie tylko pokazywać, co zmieniłem. W chwili obecnej, jeżeli chodzi o modyfikacje, to pozmieniałem chyba parę rzeczy. Na pewno dodałem chyba lepsze hamulce, opony bodajże chyba zmieniłem, dodałem nitro. Tak, słuchajcie, tutaj jak widzicie, wszystko co jest na zielono, to są rzeczy, które w danej chwili zmieniłem, więc są po prostu ulepszone. Także myślę, że jest całkiem lepiej, ale oczywiście wszystko zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lepiej się zjaw. No dobra, to słuchajcie, to w jakim razie pojedziemy sobie do Emi. Ja zmieniłem też jedną rzecz, mianowicie zmieniłem troszeczkę ustawienia graficzne. Dałem, słuchajcie, lepsze wygładzanie, bo w poprzednim odcineczku było troszeczkę źle ustawione, ale już powinno być wszystko ok. Dobra, sprawdźmy sobie mapkę. Mamy tutaj za kółkiem. Więc będziemy jechać sprint. No słuchajcie, całkiem spoko. Widzę też, że tutaj mamy... Aha, dobra. Myślałem, że ta gwiazdka to jest jakiś oddzielny wyścig. Ale słuchajcie, mapka jest ogólnie cholernie duża. Jak widzicie też w grze oczywiście są inni gracze. Ja szczerze powiedziawszy, w pierwszym odcinku na to totalnie nie zwróciłem uwagi. Natomiast widzę, że te funkcje sieciowe są nawet całkiem spoko. Także dobra, jedziemy do Emi. Ja sobie jeszcze tylko zaznaczę ten. Mam nadzieję, że da radę jakoś sobie zaznaczyć. Da radę sobie zaznaczyć nawigację. Także całkiem spoko, ale chyba możemy też przejść szybciej. A nie, nie możemy. Tu mamy informacje o zawodach. Ok. No i co? Zaznaczyło mi misję, gdzie mam jechać? Nie zaznaczyło mi misji, gdzie mam jechać. Wyczyść trasę. Teleport. O, możemy się teleportować. Widzę też w inne miejsce. Ale wiecie co? Aha, dobra, to wystarczy dwa razy kliknąć i ogarnia nam się mapa. Całkiem spoko. Słuchajcie, zmieniłem sobie też troszeczkę ustawienia czułości sterowania, żeby sobie pojeździć właśnie na padzie w miarę moich możliwości. Zawieszenie też troszeczkę zmieniłem i wszystko inne, żeby mi się lepiej jeździło i mam wielką nadzieję, że jest oczywiście. Okej. Dobra, sprint to wyścig do punktu A do B, w czasie możesz walczyć, jak najszybciej dotrzeć na metę. Pierwsza na linii końcowej wygrywa. Także jak widzicie, możemy zaprosić wszystkich z danej sesji. Ewentualnie możemy sobie rozpocząć po prostu zawody, co też będę czynił. Szczerze powiedziawszy, chyba na nagraniach, słuchajcie, nie będę ogarniać misji z ludźmi. Z bardzo prostej przyczyny. Mogą się okazać lepsi ode mnie. Także wiecie. No dobra, jedziemy sprintem. Widzę, że już panowie tam za nami są. Rekomendacja autologa. Aha, no dobra, to spoko. I słuchajcie, mam oczywiście też zamontowane nitro, więc to wszystko mam wielką nadzieję, że będzie znacznie lepsze. Mamy ogólnie 22 checkpointy. Ja też, słuchajcie, będę starać się wyłapywać ewentualne jakieś problemy ze sterowaniem, z autkiem, więc w razie czego będę sobie to na bieżąco po prostu modyfikował. W chwili obecnej jedyne chyba co zmieniłem, jeżeli chodzi o sterowanie, to zwiększyłem trochę czułość kierownicy. Gdzie mi się wpierdzielasz, ziomuś, co? Dobra, mam nadzieję, że nam się, słuchajcie, bez większych przeszkód uda tutaj wszystko ogarnąć i widzicie, i już widzę, że mam jeszcze źle ustawione, ale to będę, tak jak mówię, wszystko sobie ładnie ogarniać. Emi, ty nie możesz wygrać, wiesz o tym. Wiesz o tym, moja droga, że ty nie możesz wygrać. Dobra, ogarnijmy sobie nitro. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co zauważyłem, mamy dwie możliwości jakby instalacji nitro. Pierwszy to jest odnawialny z czasem, drugi to jest odnawialny bodajże za punkty. Ja ustawiłem sobie na odnawianie czasowe, bo tak z reguły miałem po...
poustawiane. O proszę! Odblokowało mi się, widzę, awans na trzeci poziom. Ładnie, słuchajcie, całkiem szybko idą te poziomy tutaj. Aczkolwiek widzę, że kurczę, może być nieciekawe, jeżeli chodzi o tego sprinta. Mamy mniej więcej ponad połowę wyścigu, a ja kurczę nie mogę ich za cholerę dogonić. Lekka lipa, ale dobra, Amy jest druga. Aaaa! Dobra, ładnie. Muszę pamiętać też o tym, żeby ewentualnie na zakrętach używać sobie nitro do odpałki. No i będę je też chyba znacznie częściej używał. Co prawda, może moc nitra nie jest na razie jakaś taka, wiecie, mega dojebana, żeby było super pięknie, ładnie. Natomiast to się oczywiście jak najbardziej wszystko z czasem zmieni. Dobra, chyba awansujemy na pierwsze miejsce. Oczywiście, że tak. Także całkiem spoko. No i słuchajcie, dojechaliśmy do mety? To jest meta? Tak, to jest meta. Ładnie, słuchajcie, zrobiliśmy pierwszy taki porządniejszy wyścig i zdobyliśmy całkiem sporo gotówki. 4000, to jest naprawdę dużo. 4000 to my na samo dzień dobry, słuchajcie, zyskaliśmy. O, bezprawie, ekipa, tuning, styl, prędkość. Fajnie, naprawdę fajnie nam to wszystko tutaj póki co idzie. Dobra, za chwileczkę pewnie dostaniemy... O, dostałem jeszcze jakieś osiągnięcie dodatkowo. Słuchajcie, za chwilę powinien chyba do nas zadzwonić Travis. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, znowu Amy dzwoni, odbierzmy. Jeden na jednego z Amy. Brzmi interesująco, słuchajcie. Brzmi interesująco. Daleko to jest? Nie jest daleko. Dobra, no to słuchajcie, pojedziemy do niej. Zobaczymy sobie jeszcze jeden oczywiście wyścig. Słuchajcie, ja będę starać się robić oczywiście wszystkie wyścigi, jak tylko będę mieć oczywiście okazję. Także tutaj o to się wy nie martwcie. Tylko słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chciałbym zobaczyć. Gdzie to teraz było? To chyba było w ustawieniu sterowania, regulacja czułości, czułość kierownicy. Muszę ją jednak troszeczkę zmniejszyć i zwiększę też czułość hamulca. Dobra, teraz powinno być teoretycznie lepiej. A to sobie oczywiście zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, kolejny sprint widzę. Podkręcamy tempo. No dobra, rozpoczynamy. No ciekawe, słuchajcie, czy uda nam się ogarnąć. Ja już się, słuchajcie, ogólnie driftów nie mogę doczekać, bo ja uwielbiam drifty po prostu w Need for Speedach. Także mam wielką nadzieję, że będzie to jakoś pięknie... O, wow. Mam nadzieję, że będzie to, wiecie, jakoś pięknie, ładnie, cacy wszystko tutaj pokazane. No ale to oczywiście sobie jeszcze zobaczymy. No i teraz się okaże, czy... Och, tak, drifcik, pięknie. No dobra, słuchajcie, ale musimy ją dogonić. Mamy, widzę... A, nie mam tutaj, widzę, okrążeń pokazanych, ile mam, ale zaraz będą przy checkpointach. Jest tylko 14, słuchajcie, musimy, no, bym powiedział, mocno przyspieszyć. Ona jedzie tutaj? Tak, to jest chyba Amy, Papa Amy. Słuchajcie, muszę wam przyznać się do czegoś, że jednak na padzie jeździ się równie dobrze. Zawsze byłem przeciwnikiem jazdy w Need for Speed, jeżeli chodzi o peceta, znaczy ogólnie o wyścigi na padach. Kiedyś pamiętam, próbowałem też grać na kierownicę, jak miałem. Ale to jednak nie było dla mnie to i zawsze było, wiecie, sterowanie strzałeczkami i tak dalej, więc... Wow, piękny drift. Ale przyznam się szczerze, że jednak, wiecie, doświadczenie w granie na padzie w przeróżne gry, na przykład w Wiedźmina, czy w inne tego typu rzeczy, no jednak dało naprawdę dużo. I widzę, że całkiem spoko w Need for Speedzie też można na padzie pojeździć. Dobra, widzę, że będę musiał sobie troszeczkę jeszcze poświęcić takie otóż to właśnie skręty. Mam nadzieję, że mnie nie wyprzedzi. Cholera, wyprzedziła nas, ale lipa. Słuchajcie, na samej mecie, nie? Czy ja tutaj mogę jakoś odpalić sobie powtórze... Aha. Jajajajaj. Niedobrze, słuchajcie. Mogę to czekać, czy mogę powtarzać różne wyścigi? Ale wydaje mi się, że chyba... Widzę, że najwięcej to za prędkość dostajemy.
Misja zakończona, aha, czyli chyba nie mogę powtarzać misji. Dobra, ale dzwoni do nas Manu. Your secret's safe with us. And the rest of the world. Talk it. What about Travis? Not sure. I'll text him again. Why don't y'all get over to the diner and I'll catch up to you? Sounds like a plan. Znowu kolejne połączenie od Amy. Dude, what happened? What does it matter? Shh. Meet me for a run. I'll come. You hear that? Even Manu's gonna show. See you there. No dobra, widzę, że mamy jakieś kolejne misje. Na razie, słuchajcie, będziemy sobie myśleć, że dojeżdżać do punktów. Jeszcze tak, sprawdźmy sobie mapę. Co my mamy tutaj? Podkręcone tempo, poziom niski. Tutaj mamy zakółkiem niski. Czy mamy jeszcze jakieś zadania? Mamy jeszcze zadania. Koniec na start. Wygrywa pierwszy na mecie. Wyścig na torze. Dobra, wyścigów na torze. Dinner Drift. Tutaj dodatkowo widzę, że mamy jeszcze misję Złap Rytm, Taniec Tarika, aha, to są próby driftu, konkurs driftu, a co to jest Dinner, aha, Dinner to jest, rozumiem, nasza misja, wyzwania codzienne, słuchajcie, jeszcze są oczywiście, także ciekawie to bywa, dobra, szosowy pęd, driftu jak pantha. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w chwili obecnej w tym miejscu. Zamknij mapę, aby przyjąć zaproszenie do ekipy. Jakie znowu zaproszenie do ekipy? Ja nie chcę być w ekipie, na razie przynajmniej. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy najbliżej. Najbliżej mamy sprinta. Także sobie go zaznaczę, żeby sobie do niego dojechać. I widzę też, że będziemy mieli mały myk. W formie oczywiście, no, nieco innego, nieco innej jazdy, znaczy w sensie, że, kurczę, nie wiem jak to się nazywa za bardzo, chociażby może inaczej, cały czas będziemy skręcać, o, może w ten sposób, i spróbuję sobie tutaj troszeczkę oczywiście poćwiczyć, żeby, wiecie, to jakoś miało, kurczę, ręce i nogi w przyszłości, bo, o, właśnie o tym mówię, najlepiej tutaj chyba by się driftowało, no, troszeczkę nie za bardzo. O, dobra, już czaję, jak to się mniej więcej ogarnia. Słuchajcie, całkiem przyjemnie to wygląda. Natomiast oczywiście zobaczymy, jak będzie wyglądał drift w późniejszym etapie gry, tak? Jeżeli chodzi o misję. I w chwili obecnej dojeżdżamy do sprintu. Zawróć, aby rozpocząć zawody. Dobra, czyli chyba nie wjechałem w to miejsce, w które powinienem. Już mogę? Czy nie mogę? No co jest? Aha, dobra, czaję. Czyli tutaj musimy też od odpowiedniej strony wjechać. No dobra, słuchajcie, zaproszę wszystkich. Zobaczymy też, jak to wygląda. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jak wyglądają te zawody. Natomiast no, domyślam się, że będziemy po prostu ścigać się z innymi graczami, także zobaczymy, jak ewentualnie nam się to tutaj pojawi. I słuchajcie, jestem też bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała kwestia... Boże, co oni ze samochodami jeżdżą? Ja pierdzielę. Fredrik. Widzę, że ja chyba mam tutaj najlepiej stuningowane auto z tych wszystkich osobników, którzy tutaj są. Także myślę, że chyba nam się, słuchajcie, uda bez większych przeszkód to zrobić. Aczkolwiek, no nie wiem, może być różnie, bo widzę, że ten Frederik tak całkiem, kurde, spoko gna do przodu. Aczkolwiek jesteśmy na drugiej pozycji, także jest całkiem fajnie i przyjemnie. Tu mnie... A, nie, widzę, że nie tylko ja mam stuningowane chociażby trochę auto. Szczerze powiedziawszy, z chęcią bym go walnął w tył, żeby się przykręcił. Ale już nie będziemy kombinować. Sprawdzając też co chwila na mapę, czy dobrze jadę. Ja, widzę, że też mają, kurczę, spoko autka. Ogarnięte. No widzę, słuchajcie, że nie jestem sam, który sobie stuningował auto. Patrzcie, jak mnie skubańcy wyprzedzają. Chyba mam coś nie tak z autem stuningowane. A, gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta. O kurczę, patrzcie, jak wszyscy się... A, zlamiłem.
Ale jesteśmy na czwartej pozycji, nie jest źle, aczkolwiek widzę, że chyba będę musiał troszeczkę więcej hajsu wrzucić w auto jednak. O, i dostałem kolejny awans. Boże, jak te poziomy tutaj, słuchajcie, szybko lecą. O, i to był, pamiętacie, wyścig z Amy, który oczywiście zlamiłem, bo tutaj była meta. I widzę, że raczej też zlamię, bo jestem na czwartej pozycji, aczkolwiek aż takiej tragedii dużej nie ma. Dobra, minuta 30, pozyskaliśmy też nowy rekord. No i oczywiście wzrosło nam również, wzrósł nam również poziom. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Aha, skończyliśmy tutaj. Franklin Terrace, nie wiem, jak to się czyta za bardzo. I słuchajcie, no jak widzicie, tutaj mamy oczywiście wszystkie znaczniki, które misje dane mamy zaliczone, więc będziemy robić oczywiście wszystko tak, jak najbardziej to wszystko idzie. Mamy próbę czasową, mamy też tutaj Amy Tuning, zajmij przynajmniej drugie miejsce w zawodach z Amy. Spotkaj się ekipą w dinerze. Aha, czyli tutaj mamy aktywne zadania w formie właśnie za prędkość, styli tuning. Ale słuchajcie, ja myślę, że będę robić te, które mam dostępne w chwili obecnej. No najbliżej tak na dobrą sprawę nam na szosowy pęd. Także sobie tutaj zaznaczę oczywiście trasę. Aczkolwiek możemy chyba, zobaczmy jeszcze, jak działa opcja teleportu. Rozumiem, że to nas stepnie bezpośrednio na wyścig. A tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie, nie to najlepszy sposób. A właśnie, w sumie mam troszeczkę więcej gotóweczki. To słuchajcie, wiecie co? Moglibyśmy spróbować wejść do garażu, tylko pytanie brzmi, czy mogę się szybko tepnąć do garażu? Gdzie jest garaż? Tu jest garaż. Mogę się tepnąć? Mogę się tepnąć. To słuchajcie, tepniemy się do garażu, zobaczymy sobie, ile mamy hajsu, zobaczymy, co możemy ewentualnie kupić, bo mamy, szczerze powiedziawszy, chyba troszeczkę za małe przyspieszenie. Wypadałoby tutaj troszeczkę nieco więcej ogarnąć. Zaraz sobie oczywiście to sprawdzimy. I szczerze powiedziawszy, ten spoiler mi cholernie nie pasuje. Ale na razie go zostawimy, bo już kupiłem. Chciałem, tak jak mówię, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się prezentuje, więc dobrze... Dobrze, że wszystko ładnie sobie posprawdzałem. Dobra, modyfikacja osiągów. Tutaj część rzeczy mamy oczywiście zamontowane. Stabilizatory, filtr powietrza, układ chłodzący, kolektor dolotowy. Szczerze powiedziawszy, nie znam się aż tak dobrze na tym wszystkim, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, blok silnika. To powinno nam... Oj tak, to nam dużo zwiększa. I to tylko 1290 kosztuje. O, tutaj już możemy nawet sobie Elite 4 kupić. 1760. Słuchajcie, właściwie na wszystko mnie, kurczę, stać na razie. Także nie jest źle. Głowice cylindrów. Aha, tutaj musimy odblokować sobie dla misji od Anny. Kolektor wydechowy. Wszystko widzę, misję Anny. Anny, Boże, Amy. Układ wydechowy. No to też widzę, nam tutaj zwiększa. To kupimy, słuchajcie. No na razie kasy mamy... Więc jest całkiem spoko. Zawieszenie, też misję Amy. Układ, o, tu możemy sobie kupić. Układ różnicowy. Częściowo regulujący układ różnicowy zyskuje możliwość tuningu układu różnicowego w wielkim stopniu, odblokowany lub zablokowany. No dobra, to sobie to też kupmy. Słuchajcie, no ja będę starał się wszystko na bieżąco kupować, jak to oczywiście leci. Hamulec ręczny, poziom 8. Stabilizatory, poziom 7. To nam w sumie niewiele brakuje. Filtry powietrza. Najwyższa prędkość 259. Dobra, kupujemy. Układ chłodzący 560 też możemy sobie kupić. Kolektor dolotowy. No dobra, to jest oczywiście dla misji dla Amy, więc tutaj nie ogarniemy, ale oczywiście postaram się to wszystko sobie jak najbardziej pokupować. Układ doładowania. Występuje w wielu postaciach. O, to nam da na pewno... Ha! Tylko, że wiecie co, teraz tak. Widzę, że... Ha! Ciekawe, to nam daje...
Wiecie co? Zauważcie, tutaj mamy turbo sprężynkę Elite. Natomiast tutaj mamy już inną, która daje nam, co prawda jest droższa, ale i tak nam daje mniej. Dobra, to kupimy tą sprężarkę, bo jest ewidentnie lepsza. Zresztą to nawet sobie zobaczcie, no teraz najwyżej to na 10 poziomie będziemy mogli coś kupić. Zobaczmy jeszcze elektrykę 400. No tak, tylko że to jest oczywiście jeszcze wyższy ten. Dobra, 380, 270. Wszystko nam maleje, więc oczywiście kupujemy. Zapłon, za spłonu nic nie zrobimy i tutaj raczej wreszcie też nic nie zrobimy, więc słuchajcie, troszeczkę bardziej podskoczyliśmy tutaj, jeżeli o to chodzi. Jak widzicie też, ja mam troszeczkę tutaj przestawione do driftu, więc tak też oczywiście sobie to zostawimy i możemy opuścić garaż, więc teraz nasze autko jest teoretycznie mocniejsze, szybsze i teoretycznie sprawsze. Znaczy sprawsze. Lepiej się powinno nim jeździć, ale no to oczywiście zobaczymy. Co prawda no ja mam ustawione nieco bardziej pod drift, co za tym idzie, nieco bardziej będę się ślizgać i tak dalej. No widzę też, że mam, pojawił nam się nowy wskaźnik boost. No, nie jest źle, bym powiedział, nie jest źle, nie jest źle. No dobra, moi drodzy, tutaj widzę tak, no jesteśmy w sumie w tym miejscu i tutaj chyba też będziemy mieli kolejny sprint. Tak, mamy kolejny sprint, to sobie do niego dojedziemy, przetestujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie no, co jak co, ale jeździ się przynajmniej na razie całkiem spoko, powiem wam szczerze, naprawdę całkiem spoko. No dobra, czekajcie, jeszcze się cofniemy. Dobra, nie zapraszamy wszystkich, po prostu jedziemy. Ścigaj się do mety, bez problemu. Ale ciekawe jest tutaj to, że widzę, że na razie przynajmniej każdy wyścig zaczynamy od razu z rozpędu. Nie jak w przypadku jakichś tam wcześniejszych części, chociaż w sumie nie wiem jak to było ewentualnie w Rivals, czy w Most Wanted tym 2012. Natomiast większość widzę, że tutaj zaczynamy właśnie już w biegu, tak? Czyli po prostu jest pewien tor ustalony i zaczynamy normalną jazdę. Dobra, troszeczkę, okej, dobra. No na razie, słuchajcie, dojedziemy powiedzmy taką ala autostradą, więc nie jest źle. Idealne nitro nawet mi zaliczyło. Ładnie. Natomiast słuchajcie, te punkty reputacji tutaj się naprawdę bardzo szybko zdobywa. Ja nie sądziłem, że aż tak szybko. No ile? W dzisiejszym odcinku byliśmy chyba 2 czy 3 poziomy reputacji ogólnie. Także naprawdę całkiem spoko. A swoją drogą jeszcze nie sprawdziłem jednej rzeczy, mianowicie podsumowań wyścigu. Czy ja mogę sobie sprawdzić, jaki na przykład czas mieli przeciwnicy, a jaki ja na przykład miałem. Wiecie, no to jest istotne, chciałbym zobaczyć jak mniej więcej udało mi się ogarnąć. Ua, zlamiłem. Haha, dobra, tutaj jedzie, widzę jakiś NPC. Myślałem, że mnie kurde wyprzedził jakoś skubaniec. Dobra, 21, więc zaraz dojedziemy do mety, także bez problemu. No i słuchajcie, mamy metę, całkiem ładnie poszło, w 2 minuty, 1 sekundę udało nam się mniej więcej przejechać, pozycja pierwsza. Nowy rekord osobisty, fajnie, aczkolwiek widzę, że chyba się jednak nie da sprawdzić tutaj tego, jak przejechali nasi oczywiście koledzy. No niestety nie mogę tego sprawdzić, a szkoda, bo w sumie chciałbym bardzo sprawdzić, chyba że jest coś, o czym nie wiem. Dzwoni do nas Spike, odbierzmy. Nah, it's all good. I'm out doing my thing, but I'm ready for a run when you are.
No dobra, chyba nam się pojawiło ogólnie jakieś nowe... nowy wyścig. Nie, nie pojawił nam się nowy wyścig. To słuchajcie, mamy jeszcze wyścig na torze. Tutaj mamy tą misję główną, fabularną. Natomiast powiem wam tak. Ja bym chciał w sumie sobie zobaczyć próbę driftu. Tylko, że do próby driftu nie wiem, czy nie będę musiał czasem zmodyfikować trochę mojego samochodu. Wiecie, w Undergroundzie 2 było to troszeczkę inaczej rozwiązane, że tam można było sobie chyba ustawić ustawienia dla poszczególnych wyścigów, dla poszczególnego auta. Natomiast zobaczymy, jak to będzie tutaj. Także mamy tołg. Tołg? Co to jest za tryb wyścigu? Aha, to jest próba driftu. Dobra, pojedziemy sobie tutaj do tegoż to oto wyścigu. Właściwie może nawet się teleportujemy i zobaczymy sobie jeszcze jak słuchajcie, drifty oczywiście działają. Czemu nie mogę się teleportować? A, dobra, teleport. Ale chyba nie ten wyścig wziąłem. To jest jakiś tołk, nie wiem co to za bardzo znaczy, ale to jest chyba, wiecie, wyścig po zboczach, tak z tego co się orientuję. Pierwszy na mecie wygrywa. No to jest oczywiście normalne. Ale dobra, tołk, góry, tołk. Ostateczny test prędkości i stylu. Jedź jak najszybciej z grupą innych autów, zdobywaj punkty za drift. Im bliżej jest czoła stawki, tym większy mnożnik punktów. Zwycięzca z najkierowca mając na koncie najwięcej punktów, gdy odliczy, dojdzie do zera. Aha, czyli to jest po prostu to samo, co było w dwójce Undergroundzie, że jedziemy właśnie taką krętą drogą i to się wszystko tam jakoś ogarnia. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest bardzo podobne. Ale to zaraz zobaczymy, słuchajcie, w ogóle jak tutaj drift wygląda, bo jestem bardzo ciekaw, natomiast wydaje mi się, że chyba jednak będę zmuszony do tego, żeby troszeczkę ogólnie poćwiczyć driftowanie, bo... No, nie jest źle, natomiast jest to na pewno ewidentnie, słuchajcie, zupełnie inaczej niż w przypadku poprzednich Need for Speedów. Przynajmniej tych oczywiście, w które grałem. Dobra, tu mi drifta nie zaliczyło. Jesteśmy drudzy. Na razie nie jest źle. Ale widzę też, że driftowanie tutaj bardzo szybko... Ogólnie bardzo zalicza nawet zwykły skręt. Wow, dobra, teraz to zlamiłem strasznie. Tak bardzo zlamić. Dobra, to już jest siódmy punkt kontrolny i tutaj widzę, panowie się troszeczkę chyba zaogarnęli. I zyskaliśmy kolejny awans. Jak to szybko leci, słuchajcie. No, Gabriel, możesz się przesunąć? Ale chyba ewidentnie muszę przystosować sobie troszeczkę auto do driftów. Nie zarzuca mnie tak, jak powinno. Jesteśmy nadal na trzecim miejscu. Ziomki, no co wy robicie, kurde. Wiem, że chcecie być pierwsi. Wszyscy oczywiście musieliśmy się wpieprzyć na jakieś, kurde, randoma, który się tutaj pojawił. No i niestety, teoretycznie jestem... Aha, ja jestem na siódmej pozycji, a nie na pierwszej. Okej, dobra, czyli to w ten sposób pokazuje. No nie, będę musiał chyba ewidentnie auta przerabiać do... poszczególnych wyścigów. To tak, słuchajcie, nie działa niestety. No, chyba raczej... No właśnie, koniec zawodów. Powinny chyba nam punkty spadać, albo i nam nie spadają. No niestety! Ukończyłem na siódmej pozycji, także to chyba będzie nieco inaczej wyglądało. Jezus Maria, jakie to auto zniszczyłem. Ale odblokowaliśmy już szósty poziom. Całkiem szybko to idzie, moi drodzy. Naprawdę szybko. Kurczę, ale cholera, ciężki ten drift. Bardzo ciężki ten drift. Ja go oczywiście najprawdopodobniej będę mógł powtórzyć, więc to nie jest problem.
ale będę musiał na pewno coś ogarnąć, jeżeli chodzi o modyfikatory aut. Nie wiem, możliwe, że w późniejszym etapie, wiecie, zrobię sobie taką sytuację, że po prostu kupię sobie auta do poszczególnych zawodów, też tak może być, ale to jeszcze sobie oczywiście zobaczymy. Słuchajcie, moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za odcineczek. Jeżeli wam się oczywiście podobał i chcecie więcej Need for Speeda na moim kanale, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie też na wszystkie social media, no i dajcie znać, co sądzicie o tym. Jeżeli macie też dla mnie jakieś rady właśnie odnośnie driftowania i innych rzeczy, piszcie śmiało w komentarzu. Ja oczywiście wszystko postaram się jak najbardziej przeczytać. Także co, my widzimy się już jutro, a na dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.